Nazywam się Władimir, jestem dziennikarzem, chciałbym z panem porozmawiać dobrowolnie. Czy pan wydaje prawo i pozwolenie na publikację i nagranie tego filmiku? Może pan też zadawać pytanie, może pan argumentować też. Jest to różna rozmowa. Niech pan się przedstawi. A urodził się w Dagestanie. Gdzie pan później mieszkał? W Machaczkale mieszkałem. W jakiej jednostce pan był na służbie? Na służbie byłem RHBZ. No, chemiczno-biologiczne środki. Chemiczno-biologiczne. A jaki numer jednostki? Biologiczno-chemiczne wojsko. Jest pan na Instagramie? Tak. Może pan wpisać? Po prostu nie chcę tam wchodzić i tak dalej, ale po prostu zobaczyć. Po prostu pokazać, że pan jest panem, dlatego że Rosjanie opowiadają. No tam nie ma mojego zdjęcia. Ale nie ma pana zdjęcia. Mhm. Jest to publikacja samochód. Szama. A nie, chce mi się sprawdzać. Samochód tam jakiś jest. Dobra, to nic nie udowadnia. Może pan przypomnieć tam wychowawcę klasy w szkole wychowawczyni. No tak, nie przypomni pan. A koledzy z klasy, koledzy? Pamiętam. Nazwiska? No tak. Timur Magomed tam. Arsen. Dobra. Niech pan opowie, jak pan trafił na Ukrainę. W Ukrainę. No, nie wiedzieliśmy, że ktoś tu trafi do ostatniej chwili, że to były ćwiczenia. Pojechaliśmy na ćwiczenia i na Białoruś, no, wspólne ćwiczenia mieliśmy z Białorusinami. I gdy skończyły się ćwiczenia, to zaczęliśmy się ładować i jechać do domu, powiedzieli. No i tak czekaliśmy do ostatniej chwili. I nam, żołnierzom, na pewno nikt nic nie mówił. Pan jest szeregowym, tak. Jaki pan ma tytuł? Kierowca. Kierowca. W sensie stanowisko. Do ostatniej chwili czekaliśmy. 23-22 powiedzieli nam, że będzie marsz w stronę Kijowa, że do Ukrainy pojedziemy i no i do 22 nam nie mówił, że ktoś pojedzie. No ale jednak pojechaliście i tak. No w stronę Kijowa pojechaliśmy, tak. W stronę Kijowa wjechaliście. Rozumiem, że na żytomierskiej drodze też. Tak, później. Jest to długa historia, nie byłem sam. A od początku, gdzie pan wjechał? No, nie dojechałem, po prostu wracałem. I później, jak trzeci raz już wjeżdżałem. Jaką pan miał funkcję? No, jestem kierowcą, tankowałem samochody. Czyli pan jeździ po kilka razy, przekracza granicę, tak? No, jako kierowca tankujący, tak. Dokończyła im się benzyna, ja jeździłem. Pan rozumiał, że trwa wojna? No jak pierwszy raz wjechałem, zobaczyłem, że tam rakiety lecą i tak dalej, no to wszystko zrozumiałem. Jaki pan miał stosunek do tego, że zabijają Ukraińców? No, że Ukraińców zabijają ludność cywilną, to już za trzecim razem, jak wjechałem, to trafiłem tam na chłopaka. Czyli dopiero jak pan trafił do niewoli, to pan zrozumiał, że zabijają Ukraińców, a wcześniej pan nie rozumiał, że zabijają. No wcześniej, tak jak mi opowiadali, że jeden dzień wjeżdżałem, wyjeżdżałem i później najemnicy mówili, że tam z moździerzy ostrzeliwują najemnicy, a to, że ludność cywilną zabijają, bombardują, to ja tego nie wiedziałem. Dobra, najemnicy, ale kto? Jacy najemnicy? No z innych krajów, z obcokrajowców, że oni walczą po stronie Ukrainy. W sensie natowcy, tak? Amerykanie, tak, tak. Amerykanie zabijają Rosjan, tak? Natowcy. No tak, Rosjan zabijają nazistów tam i tak dalej. Ale jak pan myśli, władze ukraińskie, siły zbrojne Ukrainy,
naród Ukrainy, z którymi właściwie pan walczył, czy ich tu nie było? Nie walczył pan z nimi? Oni nie istnieli, tylko jacyś najemnicy byli tutaj? No mówili nam, że w ogóle jest ich mało, że praktycznie już nie zostało, że to ktoś inny walczy, ci najemnicy walczą. I co, dużo pan spotkał najemników? No nie spotkałem. Amerykanów pan spotkał? Osobiście nie spotkałem. NATO-wców pan spotkał? Rozumiem. Czyli pan myślał, że pan walczy z jakimiś... Tak, jak sam zobaczyłem, to zrozumiałem, że to, co mówią, że to jest inne życie w ogóle. A co pan ma z ręką? No, gdy trafiłem do niewoli, to tam była strzelanina i rękę, i z nogą też pan ma tutaj, tak? Coś tu poważnego się stało. No, najpierw do nogi trafili, a później... Aha. To nie Amerykanie i nie najemnicy. To są siły zbrojne Ukrainy. No później zrozumiałem, już pan później zrozumiał. No rozumiem, dobra. No jeździł pan i jak pan trafił na żytomierską drogę, po prostu pan powiedział, że na żytomierską szosę pan trafił. No na żytomierskiej szosie nie byłem. Jeździliśmy po łąkach, po lasach i tam przez drogę przejechaliśmy. Jechaliśmy przez wioskę Motyżyn, już miejscowość, i tam kolumnę naszą zbombardowali. No, z dwóch samochodów BTR mieliśmy i Ural. I w ten sposób pan trafił do niewoli, tak? No tak. Rozumiem. Dobrze, to może spróbujmy zadzwonić. Putina pan szanuje? No, jakby to powiedzieć? O tym, co... No tak, jak jest, niech pan powie. No... No, zabija ludność cywilną, nie wiem. Myślał pan, że rosyjskie wojsko jest silniejsze? KK pyta, był dzisiaj Zolkin? No nie wiem, w sumie nie wiem, czy ten Zolkin był. Może teraz będziemy oglądać Zolkina, nie wiem. Zmienił pan opinię o rosyjskim wojsku po tym wszystkim? Nie odbierają? Aha, dobra, był dzisiaj Zolkin, to może ktoś po prostu z opóźnieniem ogląda, już teraz do mnie dotarło. Może pan dzisiaj coś powiedzieć ludziom, którzy... No, może ci, których wysyłają, może nawet nie ci, których wysyłają, ale żeby Rosjanie wiedzieli, że nie ma tu takiej wojny tutaj, że to nie warto jechać w ogóle. Jest tu ludność pokojowa, cierpi. A nie szkoda panu żołnierzy? Naszych żołnierzy szkoda. No waszych szkoda, naszych wszystkich szkoda, ale oni, nasi żołnierze bronią swoje ziemi. Na śmierć wysyłają. Putin chce... Ale Putin tu chce wojnę do ostatniego Rosjanina, albo do ostatniego Ukraińca poprowadzić, albo... Czyli oni nie chcą zatrzymać się, z tego co rozumiem. Chcą zniszczyć cały naród, z tego co widzę. No to jest najgorsze. No jeśli oni się nie zatrzymają, to tak będzie. Albo do ostatniego Rosjanina, albo do ostatniego Ukraińca. Albo prawie już nikogo nie zostanie. W obu krajach. Nie odbiera. Halo, dzień dobry, nazywam, mam na imię Władimir, chcę pani porozmawiać. Jestem dziennikarzem, z synem, pan chce porozmawiać. Tak. Wydaje pan pozwolenie i zgodę na nagranie, publikację tej rozmowy. No... A co tam? Nagrywaj, no co tam takiego? Dobra, niech pan rozmawia. Salam alejkum. Aleikum salam. Halo. Wyżej. Będzie pana się słyszał. Jak tam? W porządku, wszystko. Dobrze. Jak tam u ciebie? Wszystko w porządku? No, u mnie też nieźle tutaj. Tutaj patrzą. A jak tam ze zdrowiem?
Zdrowie też w porządku, tutaj dbają o mnie. Zrobili opatrzenie, opatrunek na początku, zobaczyli, zrobili zabieg. Jak tam w ogóle... On tam Gierjej wie, gdzie ja jestem, on tam zadzwonił. No, z Czerwonego Krzyża zadzwonili do mnie. Tak, tak, tak. A wiesz, że ten Czerwony Krzyż to jest ukraińska strona? Z Moskwy do mnie zadzwonili i powiedzieli, że wszystko w porządku. To, co ty powiedziałeś, przekazali, wszystko w porządku. Gierjej wie, gdzie jestem, czy on powiedział kierownictwu i wszystkim, żeby oni też wiedzieli? Tak, wszyscy wiedzą, wszyscy są na bieżąco. Wszyscy są na bieżąco. Powoli, powoli będą wymieniać, pomalutku. No tutaj, zanim wymienią, to tutaj pytają, sprawdzą. Dowiedzą się, no ogólnie to wszystko, żeby sąd będzie. Oni powinni coś tam wiedzieć, skąd ty jesteś i tak dalej. Nie, no ja po prostu byłem w brygadzie tutaj, gdzie mnie wysłali, powiedz im, żeby oni wiedzieli, żeby oni jakoś, no żeby też, żeby nie milczeli. Oni o wszystkim wiedzą. Wszystko było po porządku z tobą. Trochę będziesz musiał pocierpieć i tam wyjdzie. Aha. Jest dużo tam z tobą jeszcze tych jeńców? No tutaj tak. Tutaj w areszcie śledczym siedzą. Nie, niech pan nie mówi, gdzie pan jest. Ale co? Dobrze was traktują? Tak, dobrze traktują. Dobrze, to wszystko w porządku. Gdzie? Co? Gdzie jestem? Teraz gdzie jesteś? Na Łotwie nie, to jest numer łotewski, jest w Ukrainie, to jest program. Aha, Ukraina. No za niedługo wymienią was i tak. No zapytaj, co? Ale nie chcę pytać, o co ja mam pytać. No ten... Zabrali, gdy mnie... Coś tam mi zabrali, gdy mnie brali do niewoli. Nie wiem, o co on go pytał, bo Zolkin. No dobra, myślę, że Rosjanie... Żeby Rosjanie wiedzieli, co tu się dzieje. Dobra, dowódca wie, wszyscy wiedzą. Ale tak ogólnie, co z tobą... Bardzo słabo go słychać. Dobra, to jest ten numer, coś tam mogę zadzwonić. Dobra, oni wiedzą. Nie, dobra, może pan dokończyć tą rozmowę. Dobra, papa, nie martw się, wszystko w porządku. Dobra, trzymaj się, wszystko w porządku będzie. Mogę panu zadać jedno pytanie? To znów ja, to dziennikarz. A może pan powiedzieć, po co oni tu przyszli? Co oni tu robią według pana opinii? A skąd mam wiedzieć? My tutaj pracujemy, on tu pracował, nikt mu nie powiedział, że on pojedzie, przecież on pojechał do tego wojska i widzi pan, co wyszło, ale przecież kilka razy wjeżdżał na Ukrainę, wyjeżdżał, przecież kilka razy wjeżdżał w Ukrainę i wyjeżdżał. No co, rozkaz to rozkaz, a co trzeba robić? No, taka sytuacja. No dobra, rozumiem. Po prostu pan będzie mógł zobaczyć ten filmik i swoich Telegram kanał. Po prostu jest takie pojęcie jak zbrodniczy rozkaz, ale rozumiem, że u was tam nikt nie wie o takim pojęciu. Dobra, dziękuję panu. Dobra. Wie pan, co to jest zbrodniczy rozkaz? No tak, to jest to, co my zrobiliśmy. No pan mówi, że pana przyjaciel jakiś umarł. Towarzysz mój. Spółku też razem wysłali go ze mną, gdy wysadzili samochód. Spalił się. W samochodzie spalił się. Nie no, wyszedł i później umarł. Aha, czyli opalił w samochodzie, spalił się. No wszyscy wyszliśmy, dopiero jak wyszliśmy z RPG, wysadzili samochód i on chyba nie wyszedł. Postrzelili go. I on już leżał.
A rozumie pan, że miał pan szczęście, że pan żywy został? Dlaczego, po co to wszystko? Po co, w sensie, no po co to wszystko? No nie trzeba, to są niepotrzebne rzeczy. Próbujemy zrozumieć, no my jesteśmy na swojej ziemi, stoimy z bronią, bronimy się, odbijamy się. No nasza pozycja jest zrozumiała, co my robimy, ale jaką wy macie pozycję? Po co to wszystko? No my ten, popełniliśmy błąd. Którego pan trafił do niewoli? 18 marca. I co? Nadają panu pomoc? Tak, tak. Od pierwszego dnia okazali pomoc. Po prostu tam w rosyjskiej telewizji opowiadają, że my tutaj znęcamy się nad wami. Oczywiście oni nic nie pokazują. No rosyjska telewizja to... Nie pokażą wszystkiego na pewno. Tylko ci, którzy byli, to wiedzą. Takich filmików jak u mnie tutaj z panem, tak jak osoba może porozmawiać, zadzwonić. No oni przecież... I jeszcze robią taki montaż, no, a my tutaj pokazujemy wszystko. No i jak gdzieś powiedziałeś głupoty, no to powiedziałeś, no co zrobisz? No dobra. Dobra, no, tu mam papierosy.